Cześć, witam Was w drugiej części tematu o równaniu okręgu w układzie współrzędnych. W tej części mamy do rozwiązania całe trzy zadania. W pierwszym z nich mamy podać S, czyli środek okręgu, i R, czyli promień okręgu. Mamy tu podane akurat w trzech naszych przykładach. Mamy podane równania w takiej postaci, z której od razu możemy wyciągnąć, jak wyglądają współrzędne środka okręgu i jak wygląda promień. Są one dokładnie analogiczne do tego, jak wygląda nasz czerwony wzór na równanie okręgu w dowolnym punkcie w układzie współrzędnych. Czyli patrzymy tak, patrzymy na pierwszy przykład. Mamy tutaj x minus 2 do kwadratu plus y minus 3 do kwadratu i to równa się 9. No i spójrzmy na to czerwone równanie. Mamy tutaj x minus a do kwadratu plus y minus b do kwadratu równa się r kwadrat, gdzie a i b to są współrzędne środka okręgu, a r no to po prostu jest nasz promień. Czyli my po prostu musimy spojrzeć na to, jak wyglądają nasze liczby, jakie są ich odpowiedniki, jaki jest odpowiednik liczby a, liczby b i liczby r w naszym pierwszym równaniu. No i widzimy, że x minus a, aha, x minus 2, czyli a równa się 2 po prostu. To już możemy zapisać, że w pierwszym przykładzie mamy a równe 2. W drugim, tu skoro są minusy, nic wyjątkowego się nie dzieje, czyli b powinno być równe 3. Na r, skoro tu mamy r do kwadratu, czyli aha, no to r do kwadratu to jest u nas 9, no to nasz r powinien być równy 3. Tu, jeżeli pierwiastkujemy, to oczywiście mamy dwie opcje. Mamy pierwszą opcję taką, jak napisałam, czyli że r jest równy 3, albo że r jest równy minus 3. No ale skoro r jest jakąś odległością, to nie może być liczbą ujemną. Wiemy, że odległości nie podaje się jako liczby ujemne. Zawsze odległości muszą być podane jako liczby dodatnie, bo nie możemy znaleźć odległości na przykład minus 5. No dobrze, więc znaleźliśmy też nasze r w pierwszym przykładzie. W drugim przykładzie jest trochę trudniej, ponieważ nie ma tak dokładnie analogicznie zapisanego przykładu, ponieważ zamiast minusów gdzieś pojawiają się jakieś plusy. No i tak jak w pierwszym naszym przykładzie mamy podane x plus 1 druga. No to co my możemy zrobić? Tu było łatwo w pierwszym przykładzie, ale w drugim jest trochę inaczej. No to my wiemy, że w takim razie x minus a, czyli to, co jest w naszym równaniu tym czerwonym, tym ogólnym, to ma być równe x plus 1 druga. No i ciężko, bo tu mamy równanie z dwiema niewiadomymi. No ale zobaczmy, co się dzieje. Jak x przeniesiemy na jedną stronę, to te x się skracają. Czyli x podkreślimy, one się skróciły i zostało nam po jednej stronie minus a, po drugiej 1 druga. Dzielimy przez minus 1 albo mnożymy przez minus 1 i otrzymujemy, że a równa się minus 1 druga. Czyli tu już mamy s minus 1 druga. No i musimy znaleźć b. Możemy tak samo, ale widzimy, że tutaj akurat znaki nam się zgadzają, ale napiszmy to wszystko. Z równania ogólnego y minus b równa się z naszego konkretnego y minus 1 czwarta. Y widzimy skracają się, zostaje nam minus b równe minus 1 czwarta, czyli b równe 1 czwarta, czyli dopisujemy 1 czwartą. No i jeszcze promień. R kwadrat u nas to 16, czyli pierwiastkujemy i bierzemy tylko tą opcję dodatnią, czyli r to będzie po prostu 4, więc zapisujemy r równe 4. No to świetnie, z tym sobie poradziliśmy raczej bez problemu. I został nam ostatni przykład, w którym mamy pierwiastki. No ale myślę, że też nie będziemy mieli dużych problemów, żeby coś takiego rozwiązać. No i znowu, x minus a to jest x minus pierwiastek z dwóch, czyli już myślimy, aha, to te x się skracają, minus i minus, no są po dwóch stronach są minusy, więc po prostu a to będzie pierwiastek z dwóch. Czyli s, pierwiastek z dwóch na pierwszym miejscu. No jak to będzie w drugim przypadku? No y minus b to będzie y minus pierwiastek z trzech
Y się skracają, jak są po dwóch stronach. O, minusy też są po dwóch stronach, więc one też się skrócą, więc zostanie nam, że B jest równe pierwiastek z trzech. Czyli mamy okrąg w ośrodku w punkcie pierwiastek z dwóch, pierwiastek z trzech, no i o promieniu równym. I teraz nasze R kwadrat to jest 8. Pierwiastkujemy i bierzemy tylko opcję dodatnią, czyli dwa pierwiastki z dwóch. Bo widzieliśmy pierwiastek z 8, czyli po uproszczeniu mamy dwa pierwiastki z dwóch. Więc z tym zadaniem jakoś sobie poradziliśmy. To przejdźmy teraz do kolejnego zadania. W kolejnym zadaniu, już czwartym, mamy wyznaczyć równanie okręgu o środku w punkcie 3 minus 2 przechodzącego przez jakiś punkt. I już robiliśmy takie zadanie z tym, że nasz środek był w punkcie 0, 0. No ale to dużo nie zmienia. Czyli my tak jak wcześniej musimy po prostu zapisać równanie takie, jakie mamy w tej chwili. Czyli korzystamy z tego wzoru na równanie okręgu w dowolnym punkcie. I to nasze a i b, to wiemy, że to jest 3 i minus 2. No czyli zapisujemy x minus 3 do kwadratu plus y minus minus 2 do kwadratu ma być równe no r kwadrat, bo nie wiemy, ile to r wynosi. Możemy to troszkę uprościć. Mamy x minus 3 do kwadratu plus y plus 2, bo te dwa minusy dadzą nam plusa, też do kwadratu równa się r kwadrat. No dobra, no to jesteśmy blisko, bo mamy już podane konkretne a, konkretne b, ale nie mamy konkretnego r-a. No ale mamy jeszcze powiedziane, że ten nasz okrąg ma przechodzić przez punkt o współrzędnych 5 i 2. Czyli jak my wstawimy te współrzędne za x i y, to my powinniśmy dokładnie dostać promień. Czyli wstawiamy do tego, co mamy, współrzędne punktu P. Czyli mamy 5 minus 3 do kwadratu dodać 2 plus 2 do kwadratu i to będzie nasze r kwadrat. Czyli 5 minus 3 to jest 2 do kwadratu 4 plus 2 plus 2 to jest 4 do kwadratu 16 i to jest równe r kwadrat. Czyli 20 równa się r kwadrat. Pierwiastkujemy. Otrzymujemy, że r to pierwiastek z 20, a pierwiastek z 20 to po prostu 20 zapisuje się jako 4 razy 5, czyli to będą dwa pierwiastki z 5. Mieliśmy wyznaczyć równanie, więc po prostu zapisujemy tą naszą drugą czy pierwszą postać już z konkretnym r-em, czyli to będzie x minus 3 do kwadratu plus y plus 2 do kwadratu równa się 20. I to jest nasza odpowiedź. No świetnie, zostało nam jeszcze ostatnie zadanie. I w ostatnim zadaniu mamy odpowiedzieć na pytanie, czy podane równanie jest równaniem okręgu. No to możemy zastanawiać się, czy w ogóle istnieje taka sytuacja, że równanie może nie być równaniem okręgu. Otóż tak, ale może zajmijmy się najpierw po prostu pierwszym przykładem i zobaczmy, jak to wygląda w praktyce, żebyśmy umieli stwierdzić, kiedy takie równanie równaniem okręgu nie będzie. I co w ogóle trzeba zrobić, żeby dowiedzieć się, jak to powinno wyglądać. Czyli może zacznę od takiej teoretycznej sprawy, że my, żeby stwierdzić, czy coś jest równaniem okręgu, musimy umieć zapisać takie wyrażenie w takiej postaci. Czyli w postaci x plus minus coś do kwadratu plus y plus minus coś do kwadratu i to ma być równe r kwadrat. No to jak to zrobić? No weźmy sobie pierwszy przykład. Ja proponuję, żebyśmy zrobili to w ten sposób, że po prostu na sam początek pogrupujemy. Czyli weźmiemy sobie x kwadrat minus 2x, czyli grupujemy x-y. Dalej zapiszemy sobie plus y kwadrat plus 4y i to niech będzie równe, już nie 0, tylko tą jedynkę przerzucimy na drugą stronę, czyli minus 1. No i ja bym chciała teraz zrobić coś takiego, czy dopisać takie liczby, żeby te nasze wyrażenia zwijały się we wzory skróconego mnożenia. Wzory skróconego mnożenia powinniśmy już pamiętać, ale na wszelki wypadek je tu zapiszę. Mamy a plus b do kwadratu równa się a kwadrat plus 2ab
plus b kwadrat i a minus b do kwadratu to będzie a kwadrat minus 2ab i plus b kwadrat. No i w takiej sytuacji co my możemy zrobić? My teraz nie rozpisujemy tych nawiasów na sumę czy różnicę jakichś wyrażeń, tylko my chcemy z takiej sumy czy różnicy, po prostu z takiego wyrażenia, otrzymać wyrażenie jakieś w nawiasie i poniesione do kwadratu. No to spójrzmy, co mamy najpierw. Mamy x kwadrat minus 2x, aha, czyli a kwadrat. Skoro jest kwadrat, to to musi być pierwszy wyraz do kwadratu, czyli nasze a to będzie x-em na pewno. To możemy już sobie niżej zapisać w nawiasie x-a. I mamy dalej te wyrazy takie mieszane, no to muszą być naszym wyrażeniem 2 razy a razy b. Czyli patrzymy, jaki jest znak przed tą dwójką. No jest minus. No dobrze. No to teraz tak, no 2x to jest 2ab. Wiemy, że a to jest x-em. Czyli sobie zapiszmy 2x równa się 2 razy x razy b. No to widać, że b powinno być po prostu jedynką. No i świetnie, powinno być jedynką, ok, ale tej jedynki tu nie ma napisanej, więc my ją sobie dopisujemy, czyli powinno być plus 1 i wtedy to nam się zwija w ten wzór, ale skoro tu dopisaliśmy plus 1, a my musimy mieć dokładnie to samo po prawej stronie, to po prawej stronie też dopisujemy plus 1. To samo robimy z y-kami. Czyli mamy tak, plus nawias, no i znowu jest wyrażenie do kwadratu, więc do kwadratu powinien być y. Jest teraz to wyrażenie mieszane, czyli 2ab, czyli teraz sobie napiszmy, że nasze 2ab, czyli 2 razy y razy b, to jest 4y. No to y się skrócą, 4 i 2 się skrócą, zostanie nam 2, czyli b powinno być dwójką. Tu widzimy, jest plus przed czwórką, czyli w nawiasie też powinien być plus, czyli mamy plus 2 i to powinno być podniesione do kwadratu, ale dobrze, to w takim razie co my tu powinniśmy dopisać? To 2 w kwadracie, czyli powinniśmy dopisać jeszcze plus 4. No skoro teraz, aha, teraz mamy tak, dobrze, więc mamy y kwadrat plus 4, y plus 4, to jest y plus 2 w kwadracie, no ale nie dopisaliśmy jeszcze tu po prawej stronie. Jeżeli coś dopisujemy po lewej stronie, coś dodajemy po lewej stronie, czy coś zabieramy z lewej strony, to to samo musimy zrobić po prawej stronie, czyli plus 4. I otrzymaliśmy tak, x minus 1 do kwadratu plus y plus 2 do kwadratu ma być równe to, co tu mamy, czyli 4. No i świetnie, no taki okrąg istnieje. Możemy znaleźć okrąg o środku w punkcie 1 i minus 2. Widzimy, tu jest plus, w naszym równaniu jest minus, więc widzimy, y minus b to jest y plus 2, czyli b powinno być równe minus 2. No i świetnie, i tu mamy też promień podniesiony do kwadratu, czyli 4, czyli no tym promieniem zapewne jest dwójka, bo dwójka podniesiona do kwadratu daje nam dokładnie 4. No w takim razie no stwierdziliśmy, ok, taki okrąg istnieje, okrąg o takim równaniu istnieje. No to spójrzmy jeszcze na drugi przykład. Ten przykład akurat przygotowałam taki, żeby on nie przedstawiał równania okręgu. No i zobaczymy, dlaczego on nie przedstawia równania okręgu. Zaczynamy oczywiście od tego samego, co zrobiliśmy przedtem, czyli w punkcie A. Czyli grupujemy x kwadrat plus 2x, zostawiam trochę miejsca, tu już mogę zaznaczyć, to napisałam, plus y kwadrat piszę teraz, plus 6y też mam. No i to 12 to ja przenoszę na drugą stronę i mam minus 12. No świetnie. No i znowu mamy tak, chcemy mieć wzory. X w kwadracie, czyli pierwszym wyrazem w nawiasie powinien być x. Mamy plus przed tym wyrażeniem mieszanym, czyli będzie plus. No i 2x, więc 2x równa się 2 razy x razy b, czyli to nasze b jest jedynką. I do kwadratu, no i oczywiście tutaj ten ostatni wyraz do kwadratu to jest 1, czyli plus 1, no to tutaj też plus 1. Dalej, dodajemy pierwsze wyrażenie w kwadracie, więc jest pierwszym wyrażeniem w nawiasie. Wyrażenie mieszane ma plusa, więc tu będzie plus. No i mamy szóstkę.
6y nawet. Wiemy, że nasze a to jest y, ale to zapiszmy sobie tak. 6y to ma być 2 razy a, czyli y razy b. Y się skracają, no to dzielimy. Mamy 6 równa się 2b, dzielimy przez 2, czyli 3 równa się b. No świetnie, więc znaleźliśmy, tu powinna być trójka do kwadratu, no ale skoro tu chcemy mieć trójkę, to tu musimy coś dopisać. Powinniśmy mieć jeszcze, y kwadrat jest, plus 6y jest, to jeszcze plus 9, no to plus 9 też po drugiej stronie. No to ile powinno być po znaku równości? No dokładnie to, co tu mamy, czyli minus 12 plus 1 plus 9, czyli minus 2. No i możemy powiedzieć, no też sprowadziliśmy to do jakiegoś równania okręgu. Wcale nie. Mamy oczywiście środek w punkcie minus 1 i minus 3 i mamy promień do kwadratu równy minus 2. No zapiszmy sobie, niech to będzie r kwadrat równa się minus 2. R kwadrat, czyli jakaś liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu i my mówimy, że to jest liczba ujemna. Nigdy w życiu liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu nie jest liczbą ujemną. Zawsze to jest tylko i wyłącznie liczba dodatnia, więc jeżeli z takich rachunków wyjdzie nam, że coś, co powinno być naszym promieniem podniesionym do kwadratu jest ujemne, to znaczy, że to na pewno nie jest równaniem okręgu. Mam nadzieję, że teraz już nie będziecie mieli problemu z posługiwaniem się równaniem okręgu w układzie współrzędnych i dziękuję bardzo za uwagę.